Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Tak, to jest mój głos na moim kanale Wojtek Czyta Warhammera 40 tysięcy. Dzisiaj chciałem wam zajawkę przeczytać, co już niedługo się pojawi. Dzięki temu możecie oglądać moją piękną facjatę. Straszna jest, nie? Nieważne, nie pasuje do mojego głosu, wiem. Co chciałem przeczytać, to dzięki Zosi, która podjęła się tego. Te... Podjęła się. Wiecie, że, czego się podjęła? Słowa mi brakuje. Podjęła się tego tematu. Uwaga, czytam. Nadsłuchiwać. Przybliżę telefon, żeby było lepiej słuchać, prawda? No to uwaga. Kosmiczni Marines szwadronów śmierci, zwanych też Strażą Śmierci, po angielsku Death Watch. Nie mylić z Gwardią Śmierci, legionem kosmicznych Marines chaosu pod przywództwem Mortariona. Służą kapitule Ordoxinos jako jej zbrojne ramię. Wojownicy stanowiące ostateczne rozwiązanie, gdy inkwizycja do wykonania swojego dzieła potrzebuje siły ognia większej niż ta, którą może zapewnić gwardia imperialna lub nawet drużyna akolitów czy agentów tronu ze świty inkwizytora. W całej galaktyce można znaleźć olbrzymią liczbę wrogich człowiekowi obcych cywilizacji. Poczynając od zielonoskórych orków, aż do potwornych tyranidów, sadystycznych mrocznych eldarów, widmowych ktan i nieśmiertelnych nekronów. Uświęconym zadaniem Marines ze Szwadronów Śmierci jest stać naprzeciw zagrażającym imperium rasom Ksinos. Członkowie Straży Śmierci nieustannie czuwają i są gotowi działać, kiedy tylko starożytne zło podniesie łeb, aby zagrozić ludzkości raz jeszcze. Szwadrony śmierci tworzą pierwszą i często jedyną linię obrony przeciwko tym nieludzkim zagrożeniom. Tak wygląda kawałeczek wstępu do nowego artykułu, którego którego nie ma w internecie. No o tak można powiedzieć. Ten artykuł będzie dzięki Zosi i dzięki też wam, którzy zrobiliście zrzutę. Razem się zrzuciliśmy na ten artykuł. Zosia wykonała naprawdę ogromną, ogromną pracę. Tak jak Dawid, który również pomaga mi w tym, w tym moim kanale, który tłumaczy inne artykuły. Ale Zosia była pierwsza, to mogę tak powiedzieć. Potem dołączył Dawid. Zosiu, bardzo Ci dziękuję. Będę czytał. Artykuł będzie podzielony na pewno na kilka części, bo jest, jest tego dużo. Więc tak jak. Tak jak e, wcześniejsze artykuły o Adeptus Mechanicus jest również podzielony, tak również gwardia, hmm, gwardia śmierci. Nie, nie, nie gwardia, Straż Śmierci to nie jest gwardia. To widzicie, już mi się pomyliło z Mortarionem. Tak więc oczekujcie już całkiem niedługo, wstawię, muszę najpierw go jeszcze nagrać. Wstawię, będzie można się delektować, będzie można słuchać nowych informacji, których nie ma na Astronomikanie. Wiecie, to jest tak. Kto nie umie w angielski tak bardzo jak na przykład Zosia albo Dawid, czyli na przykład ja bo czytam, dogaduję się, ale to też do końca brakuje mi tam, wiecie, tak tyle, żeby, żeby ogarnąć cały sens tematu, więc jestem poszkodowany w Polsce, czytając tylko angielskie artykuły. Na szczęście jest Zosia, jest Dawid, na pewno jest jeszcze parę innych osób, mam nadzieję, z którymi będę współpracował z którymi uda się dogadać odnośnie nowych artykułów, których nie ma na Polskim Astronomikanie które będę mógł dla Was przeczytać. Tak więc już nie będę przedłużał. Dziękuję Wam bardzo. Kto chce, może wspomóc. Kto nie chce, to nie chce. No. Trzymajcie się. Do następnego razu już całkiem niedługo. Cześć!